Teraz zarzucę konkluzję. Czy dziczek pokona byka, że tak powiem? Tam masz tam kurwa wanisze. Ale nie dlaczego? Dlaczego kurwa? Dzień dobry. Ahoj. Film zajebany od WK. A będziemy sobie testować energetyki klasyczne. Z tych marek oczywiście takich bardziej znanych, no nie pierdoliłem się w jakieś niszowe. To są wszystkie te, które znacie. No i stwierdzimy, czy w ogóle będziemy w stanie poznać różnicę. Poczujemy jakąś różnicę pomiędzy na przykład takim Blackiem czy Tigerem. Bo są to wszystkie klasyczne smaki. Możliwe będzie na przykład taki scenariusz, że nie poczujemy żadnej różnicy. Nie wiem, losowo będę brał w sumie. Pierwszy lepszy. I mamy... Berna. Losowo pierwszy lepszy, ale przed chwilą no weźmie Berna jako pierwszego. Nieprawda. Mówił przecież kurwa. No, widzisz jakieś Berna? Mhm. Raz, chujowy. Bardzo, chujowy. Bardzo zajebisty jest tak? Właśnie. Mnie nie smakuje, bo jest właśnie taki rzeczywiście palący. Ja tam. Chyba nie. Tak, pierdolisz. Znaczy nie, że ostry, ale wiesz, jest taki posmakowy. Strasz ogniem, kurwa. Ja piłem go chyba raz i nie pamiętam jak smakuje, bo zawsze mnie odstraszał trochę. Mhm. Nie wiem nawet czemu w sumie, może się okazać, że będzie spoko. Ja... A w sumie może nalałem trochę za dużo, nie wiem, bo nas czeka łącznie. Ach, nie no chuj. Wiesz co, ja piłem Berna, z tego co pamiętam, to on jest taki cierpki, to mi w chuj nie odpowiadało w nim. Dobra, sprawdzimy. Nie piję go często, ale bym powiedział, że jeden ze smaczniejszych energetyków, tak szczerze, dla mnie, nie? Znaczy no, dobra, to może najpierw powiedzmy w ogóle, jakie mamy tak wstępnie zdanie, bo ja mam takie, że te nie wszystkie wiesz. Energole będą pewnie takie same. No, większość tak, to, no jak się mocne właśnie, nie? No właśnie coś takiego, ale wyczekuję właśnie, jeżeli mówisz, że rzeczywiście może jest taki bardziej ostry, to wyczekuję tego, żeby to jakby poczuć, nie? No bo wstępnie tak zawsze mi się wydawało, że to jest to samo. A ja samo. Na przykład mi się wydaje, że się możemy kurwa zaskoczyć, bo... Chciałbym, no. Bo ten, no, bo, ale wiesz dlaczego, bo ja ostatnio na przykład dużo Red Bulli piję, bo zawsze piję mleki, jak no. Do treningu, nie, kupuję w Biedronce. Ostatnio czuję różnicę między smakiem, albo już sobie wkręcam no placebo, nie? Bo ale czuję różnicę między na przykład takim blekiem i w chuj bardziej mi smakuje. No mi smakuje. Kurwa, no nie tak go zapamiętałem. Energetyk na pewno. No, no energo, nie no, ale no czuję różnicę. Ale nie, ja już teraz, jak masz sobie rację. Bleka. Nie, masz rację. Jest taki, teraz, taki jest inny, posmaczek. Ale wiesz co, ja powiem, że na niekorzyść Berna jest inny no. Troszkę, bo ja mam, nie wiem, może takie głupie mam kubki smakowe, że czuję trochę tak jakby gumę balonową w nim trochę. No nie tak wiem. Jest. Taki był jakby lekko. Dużo energetyków tak, jest na no, guma balonowa, guma no, balonowa to jest bardzo dobre określenie, no. Takie taki słodka mi się bardzo tym, wydaje. Ale... Nie wiem, czy mam też ten Berna. Słodkawy? No jest chuj. Gaz, no. Słodki gazowany napój, że tak, jest słodki, no. No to jak na ile to oceniacie na razie? Trudno jest, że tak ocenić, jak masz jednego energetyka tak od razu pierwszego. No, tak, ale... tak, ale szczerze może dobrze właśnie, że to jest Bern pierwszy, bo taki punkt wyjścia a będziemy. A właśnie mieli. Mogliśmy wziąć jakiegoś takiego Blacka, czy, takie, czy takiego Tigera. To inaczej, to kurwa podstawę. Zróbmy to poza schematem, weźmy następnego i jak będziemy mieli już dwa chociaż, to wtedy ustalimy sobie jakąś taką... No, no, nie, ja bym na razie już, ja już mam liczbę na przykład, nie? No to dam. Ja bym dał kurwa, no 5 na 12,5, nie? Tak? 5 bym mu dał kurwa. Może być. No? Tak kurwa na punkt wyjścia. Czyli następnie piąteczkę. Następnie sięgnąłem Rockstara losowo. Rockstar, spoko. Najbardziej Rockstar, który mi smakował, był kiedyś smakowy. Taki kwaśny, chyba jabłko było. Kwaśne jabłko, nie tak. Zielony on był. Zajebisty był. A takiego zwykłego to mam jedynie skojarzenie energetyk, tak akurat tutaj totalnie. No ja nawet znowu nie piłem tego twojego jabłkowego, nie, ale nie. Zwykłego piłem czasami, spoko. Sprawdźmy no. Tego Rockstara. Na żółwko. No klasyczny energetyk, taki, jeszcze taka taniocha, co mi się... Będzie, za, no każdym razem, kurwa. No klasyczny energetyk. Nie no, tam to uważam, że zupełnie coś czuć różnicę. No mówię, kurwa. To jest smak, tak. W ogóle smakuje jak V-Max, skąd wiem, nie wiem czy pamiętasz, jak chodziliśmy razem do gimnazjum, często kupowałem butlę literową V-Maxa i wpiłem z takim plastiku. Nie pamiętam, ale czemu jest. Kurwa waniszem. Ale nie... Ja to jeszcze w ogóle w gimnazjum, bo to jeszcze miałem etap, że bałem się energoli trochę. Ja dopiero tak od 2018 piję. Ale to akurat w sensie wtedy po prostu byłem młody i z Jędusikiem piliśmy energetyki, paliśmy blanty z chybaty. Chcieliśmy być dość. Eksperymentowało się. Tak. Takie... Jak to ceniłem? Dałbym 7, tu dałbym 5. Chyba. Tak? A ja bym chyba to nie smakował. Ja bym odwrót, no. Ja bym, ale to dobrze. Ja bym, jak teraz spróbowaliśmy już tego Rockstara jeszcze, dałbym Bernowi taką piąteczkę, a Rockstarowi taką szósteczkę bym dał. I podliczmy od razu, ja daję piąteczkę, ty dajesz co? Aha, dobra. Co dajesz Bernowi? Siódemeczkę. Siódemeczka to jest 12 plus ile? 5. 17 na 30 ma
Bern, po prostu. Teraz Rockstar. Kurwa, ale Rockstara to... Ja dałem 5, ty... 6, to 11. 6 celuję takie, no. 11 plus 6, 17, też 17, czyli są... No czyli się wyrównało. Nie, no, dla przykład, jak miał tak powiedzieć, nie? Właśnie ten mi smakuje takim typowym właśnie Fomaxem, takim najtańszym energetykiem, takim zwykłym. Nie mówię, że niedobry, ale taki bardzo zwykły. A będzie tak inny smak miał, taki nie smakował mi takim jakby tanio. Znaczy rozumiem i też się zgodzę z tym, ale u mnie dlatego ma niżej trochę Bern, bo ten posmak gumballowy mi nie podchodzi. To jestem ciekawy jak z Red Bulla, bo Red Bull jest najbardziej właśnie z tego znany, że ma smak gumy balonowej. No to przykład... też pokazuje jak mamy różne kubki smakowe. No tak, ten tak. Bern mi nie podchodzi, bo jest kurwa za słodki moim zdaniem. No jest słodki, do Rockstara, prawda, jest bardzo słodki. W porównaniu do Rockstara jest to bardzo... A cukier możemy sobie zestawić właśnie akurat. No pewnie jest... okaże się, że jest równy albo większy na Rockstarze. Na 100 ml ten ma cukru 3,8, to jest co Bern? Kurwa 12. Co? Rockstar w chuj słodszy. To szczerze... A to na 100 ml? Tak, na 100. Szczerze, no. Bern teraz trochę zyskał w moich oczach przez samą etykietę, słuchajcie, on ma na 100 ml. Ale to co oceniamy, 9... czy etykietę, czy smak? Nie, smak, także zostawiam, no. Ja nie zmieniam oceny, ale no, smakowo, ale byłbym teraz w stanie wybrać, wybierać w sklepie Berna, a nie Rockstara, bo ten ma na 100 ml 19 kalorii, Bern, Rockstar ma kurwa 50 i cukru ma 3 razy więcej. No. Także szczerze, teraz jak już to wiem, kurwa, to będę wybierał Berna chyba, no bo nie ma aż takiej dużej różnicy, a cukrowo duża różnica i kalorycznie duża różnica. Patrz, to mnie zaskoczyłeś. No też się kurwa zaskoczyłem, nie? Chuj, to jest B-Power. Swego czasu B-Powery piłem codziennie. Bo biedy, ludzie, tak, którzy oglądali streamy, wiedzą, zawsze piłem na streamie. Nie wiem, czy nie za dużo nalewam, ale chuj. No najwyżej mam serducho wypiję. Szczerze mówiąc, podsumowując wszystkie, to wpijmy jednego energetyka tak mniej więcej. No, ale jeszcze więc... potem, no nie ukrywam, będziemy mieli otwartych 10 energetyków, także sobie każda z weźmie do domu. Napoje energetyki. Zoe, kurwa. Zoe damo. Zoe dziczka sobie walnie. Dobra, pijemy, nie? No to na zdrówko. Na zdrówko. Ten mi tak piluchami dla dziecka pachnie. Oj, szczerze mówiąc, chyba najgorzej. Dla mnie przynajmniej. Jest chujowy. Jest chujowy. Szczerze? Jak się porównuje, to jest znaczenie. To może napijmy się wody, bo to może dwa. Być... Mam nadzieję, że to nie jest... Smakuje tobie tak samo? Jak inne w sensie? Nie. A, no dobra, nie, myślałem właśnie... inaczej. Myślałem, że dla ciebie tak samo, nie? No mogliśmy pić tam wodę. Ale moim zdaniem jest dużo chujowiej w ogóle. No, no nie, jest tak jak... No nie? Serio. Ja ogólnie zawsze byłem zdania, że on jest taki spoko. No bo jak się tak... No, jak nie masz porównania, to pewnie. No, wybierałem go ponad Rockstarem, ponad Bernem, czasami nawet ponad Blackiem go wybierałem. No, mi a tutaj kurwa, teraz się napiję jeszcze raz. Kurwa, ja to piłem, bo dla mnie git. Gorzej smakuje, no, nie? No. Przejebaj. Najgorzej, na pewno wszyscy. Ej, to jest kurwa do tej pory najgorzej. Dla mnie to jest trójeczka, kurwa. Ja bym dał dwa, kurwa. Dajemy co chcemy, daj trójeczkę chyba, nie? Ja też trójeczkę. Nie? No, trójeczkę, no. No to ma 8, kurwa. Słabo. Jestem ciekaw, czy będzie ktoś, kto gorzej wyjdzie. Lecimy dalej. Bleczek. Złoty klasyk, jak dla mnie, powiem szczerze, no, zawsze tak go się brało. No. Jak tak z punktu widzenia studenckiego, drugi wybór zawsze po Red Bullu był to dla mnie, bo Red Bull często droższy w różnych sklepach, a ten po prostu... Red Bull rzadko moim wybojem, bo to samo był drogi, no, to u mnie akurat. No. Także się wybierało zawsze tego. No i teraz tak, 42 kalorie na 100, czyli wciąż gorzej niż ten Rockstar, który nas tak zawiódł i gorzej niż P-Power w sumie. No i cukru ma 9,9. Najmniej to nie jest. Nie jest najmniej, ale pewnie coś czuję, że ale zaraz powód dostaniemy ten tego. Jak ten... najczęściej pijecie energetykę? No właśnie Blacka. Teraz Red Bulla, ale tak to Blacka. Monstera. Ja tak samo. A Monstery Zero, zawsze jak są, to ja ogólnie Monstery. Ja, no. Te, które mi smakują, nie? Znaczy, ja nie mam tak, że... To ja zawsze Blacka. Może ten, jak już zadać takie pytanie, no to trzymajmy się tych, to z tych Blacka też w sumie najczęściej. Ale kiedyś mi powera, a ze wszystkich energetyków to zawsze jak mogę biorę Monstery Zero, bo są dla mnie zajebiste. Bo Black mi się na przykład zawsze wydawał najlepszy stosunek ceny do jakości. W sensie no, tani w chuj. Zajebiście to wyjąłeś, tak. Cena do jakości, tak, zajebiście, tak, tak. Zawsze też tak to widziałem. I zapach, pomachajcie sobie go jak wąchaliście tamte. Zapach jest całkiem inny. Jest bardziej energetykowy, no. No, no i to jest Black, nie? Dobra, czekaj. No ale jest w porządku. Fajny, nie zabił mnie, nie zaskoczyłem się jakoś bardzo. To co, to czego się spodziewałem? No bo Blacka znasz, no, Blacka znam, to pewnie. Ile mu dajecie? 8. Ja dam chyba jakby nowi 7. W sensie bardzo dobry. Tak, ja właśnie się obawiam, że nie będę zbyt obiektywny, no bo sam w głowie już masz jakieś swoje, wiesz co, ten, ale tak, staram się po smaku, no a nawet po smaku, no to najwyżej mogę ocenić jak do tej pory. No tak, to ja też właśnie. Właśnie to ciekawe byłoby to ocenianie.
bez w ogóle, wiecie, na ślepo, totalnie próbujesz, wtedy nie dajesz 7, nie wiesz, co to jest, nie masz uprzedzeń. Nie sugerujesz się Majką. No, no dlatego. Żadnych. Zapomniałem wspomnieć, że pijemy energolę w temperaturze takiej trochę zimniejszej niż pokojowa, bo ja na przykład szczerze wolę energola zimnego w kurwę, także go wyciągam z lodówki i jeszcze z lodem go piję, ale uznałem, że lepiej będziemy smak w stanie określić. Zimny tak smaku nie oddaje, no, nie, jak no, tak, no. To jest fakt. Podjebiemy jeszcze bardziej dwuka, będę kładł tutaj te rzeczy w sumie, a nie... To jak z blekiem w ogóle te ocenki? No, to 8. Ja 7, ty 8, ty... 7, żeby mieć jeszcze dalej pole do manewru, ale 7 daję, no. To będzie... 22, tak? Czy... Przepraszam, nie liczyłem. O, jeszcze, ale jak powiedziałeś źle, to wytnij, kurwa. 23 chyba, kurwa. Ale ile dawaliście? Ja dałem 7. 7? Ty dajesz ile? 8. 7 plus 8, 15, plus moje 7, 22. A nie, 22! Kurwa, bo ja policzyłem 2 razy 8. I tego nie wycinamy. No i tego nie wycinamy. 2 razy 8 policzyłem, no. Co za skurwysyny, temu wytnij, a mi co, chuj. Ja miałem tak teraz zagwozdkę, czy dać temu blokowi 8. czy 7, ale jeszcze daję na razie 7 i tak najwyżej jest moich ocen, ale żeby mieć dalej pole do manewru daję. Dobra, Monster. Dawajcie tego potwora. Zdrowie. Całkiem inny smak, przez to, że ma jakieś tam... Co innego, mówię, co innego. Bo to nie ma smaku energetyka takiego typowego, on ma swój specyficzny. Tak, no Monstery to można by w ogóle osobno oceniać, nie? Powiem wam, że mam dylemat. Jak to ocenić? No, zobaczcie, że go tutaj mamy, no, ale to wciąż jest zaliczane jako klasyczny energetyk, dlatego go i tak ocenimy, nie? Nie no, wiesz co, no to dalej jest energetyk, nie? No, kurde. Myślę, ja bym dużo ocenił na równi z Blackiem na przykład, powiem wam. No, ja też, bo w sumie może nawet trochę by mi ciutkę bardziej by mi podszedł, ale jakoś to jest co innego, to myślę, że mu dam też 7 tej Blackowi, no. No ja 8 daję. 23. Ja to wcześniej już policzyłem. Wiedziałeś, kiedy to powiedziałem. Co najświeższy maturzysta tutaj. No, no, ja. A ja wam nie mówiłem, że nie zdałem. Teraz Tigrisa wrzucamy na ruszt. Lubię ten dźwięk. Ale to nie przez energolę, tylko przez browary. To też prawda. Argument nie do podważenia. Tigera kurwa zawsze lubiłem. Dobra, a ja, panowie. Na zrówko. Hej, da hos, kurwa, syny. Cheers. A wiedziałem. Szału nie ma. No ja wiedziałem, ma. Mówiłem, że albo Black, albo Tiger, zawsze mi się myliły. Jeden był ten, który miałem taki, kurde, dziwny. No. Tiger, nie? No to właśnie, ale Tiger był. Ale wciąż... Nie, jest niedobry, nie, pewnie. No, nie, ja bym dał 5 albo 6, tylko nie wiem, które. Jak wy mu dajecie? Ja 6. No, 6 tu jest, kurwa, odpowiednio. No. 6 jest odpowiednio. Dobra, 6 chuj, 18 ma. Wiem, to już 3 razy 6 jest dużo. To do policzenia jest... Razy 3 to umiem, razy 3 to umiem. I tu już trochę minus ze strony Tigera, że żeby zobaczyć skład, muszę obrócić tak i wylać wszystko. Monster. Cukru 11 gram ma. Na 100 patrz. Tak, na 100. Tu też, Tiger tak samo. O. I 47 kalorii. Tiger nie urywa dupy w takim razie. Zdecydowanie ten jest słodszy, wydaje. Tak, tak. I kurwa dużo lepszy jest. No, tak samo jak gadaliśmy z tym, nie? Z Benem i... Co wstałem chyba, że Ben dużo słodszy, się okazało, że bez porównania z cukrem był. To będzie moje zaskoczenie chyba odcinka, serio. No ale na smak co innego musi wpływać tutaj niż ten cukier w energolu. No tak, tak. Teraz uwaga panowie, no zgadnijcie co to może być, widziałeś już. A, no to wiem. Nie, jeszcze nie dzik. A. Na razie Red Bull. To jest teraz taki standardów ogólnie. Ja Red Bulla najwięcej w życiu przepiłem jak chodziłeś na Jemy. I tam był tylko Red Bull. Tak, ale to był okres, gdzie dawali chyba za darmo w ogóle, nie? Czy to możliwe, ale aż tak nie pamiętam. Ale na pewno wiem, że tam było dużo sprzedawanych Red Bullów, to tam piłem. Nie było wtedy, ale chyba wy mi kiedyś mówiliście właśnie, jak byliście w roku, kiedy mnie nie było, że za darmo rozdawali. Wiem, że maszynki rozdawali, tego lenia. No fajnie. To na pewno potrzebne, że to było. Zajebałem 3, może było tylko jedno. Dawali stempel, ja zmazywałem. Chwal się, kurde. Ale niestety raz nie zmazałem do końca i pani powiedziała, ale pan ma stempel, a ja zapomniałem. Uuu, shit. Tak się źle czułem. No nie masz. Dopiero jak przyłamała, tak się źle czułem. No, jak z psami. W sensie czytałem, że psy tak mają, jak coś przeskrobią i potem je opierdolisz, to one są smutne nie dlatego, że zrobiły coś złego, tylko dlatego, że zostały przyłapane. A kiedy źle się czujesz? Jak obgadujesz kumpla, czy jak kumpel się dowie, że go obgadywałeś? No właśnie, no, mówię, guma balonowa w kurze. No mówiłem, mówiłem wam o tym, typowo jakbym włożył orbitkę. Więcej Red Bulli piję niż innych, nie? To kurwa zauważyłem, ja zawsze jak piję Red Bulle, to taki zimny w chuj, nie?
taki inaczej smakuje, całkiem inny no. No, smakuje no, no. energetyka. Ja dawno nie piłem energetyka takiego w temperaturze takiej jak ten i jestem zaskoczony, jak bardzo inaczej to smakuje. Naprawdę dużo zmienia to, jak jest zimny. Znaczy właśnie zmienia, no to przytępia te walory smakowe moim zdaniem, nie? Tak, jak jest ta coś zimność. Już wiem, jaką ocenę. Ocenę jaką dajecie? Najwyżej dałem Monsterowi 8, ja też dostaję 8. Moim zdaniem... No ja go muszę, ja go powiem wam tak. Dwie różne, ale z typowych energetyków jest najlepszy. Ten teraz się wyróżnia, więc ale te smaki najbardziej mi się dają. Więc ja przez dał... to, że Blacka i Monstera oceniłem na 8, to on mi bardziej smakuje, muszę dać o punkt więcej. Mm-hmm. Normalnie dałbym mu 8, ale przez wzgląd na to daję 9. Ja po prostu zaskoczę, bo teraz kurwa mi... To by tam nie siada. Nie siadł mi. Nie siadł mi i najbliżej smakowo to był mi do Berna teraz. Tak? No, no bo gumę przez tą gumę Berną właśnie. No. To jest, ale czy powinienem oceniać przez pryzmat tego, bo to może jest takie po prostu moje wydziwnienie z tym gumą Berną. No nie, no, ale to jest twój smak. Ale wciąż tą. Dlatego to jest piękno tym... statystyki, no. Nie? Że wam posmakuje kurwa najlepiej z tych, ale ja dam niższą to cenę, bo mi smakował podobnie jak Bern i będzie już gorzej. Gorzej niż większość, nie? Ale powiem ci tak, jakby Maciek nie powiedział o tej gumie balonowej, to bym całkiem inaczej teraz na niego spojrzał. No, jakbyś mi nie uświadomił tego, że to guma balonowa faktycznie jest. Ale coś na plus czy na minus? Kurwa, nie wiem, po prostu inaczej bym ocenił. Nie jestem w stanie określić, czy plus czy minus, nie? Nie, no dobry, zdaję mu 7. Ty dajesz ile? Dwie ósemki i 7. Nie, ja dałem 9. A, 9, 8, 7. Dobra, jeszcze dobra, po kolei. 7 plus 8, 15 plus 9, 24 na 30. Uuuu, tak ma. Prowadzi. No i chyba jesteś w stanie zgadnąć, co nie, nie to... Wiem, kurwa, co to może być? Co to może być? Tak wam... Czuję, z jakąś finią jebie. Teraz zarzucę konkluzję. Czy dziczek pokona byka, że tak powiem? A no, kurwa, dobrze. Fajna puszka, nie? No, szczerze, jest kurwa, fajna. Mogę go dotknąć, kurwa. To jest historia dzika, kurwa, ale fajna. Znaczy, nie czytam teraz, zrobili... żeby nie przeciągać, i ale... właśnie, bardzo ładny layout ma w ogóle no, ten dzik. Nie, tak złapałem go w rękę i kurwa, że podoba mi się, naprawdę. No, ładny jest. Bo nie da się ukryć, panowie, to jest zero kalorii. No. I teraz możecie zapytać. Janek, dlaczego wpierdoliłeś Energola zero kalorii do testu energetyków klasycznych z kaloriami? Nie, nie zapytałem, bo mówiłeś tam. No jakbyśmy tego wcześniej nie ustalili, to... Ale zapytajcie, dlaczego to zrobiłem? Janek, dlaczego? Dlaczego, kurwa? Już mówię. Mianowicie, Pączek na jednym z live'ów, jak pytali ludzie, jaki ma smak dzik, to wspomniał, że jest to smak klasycznego energetyka. No ja przez klasyczny energetyk to widzę coś takiego. Red mam to w głowie. Nie mam w głowie. No tak. Nie mam w głowie energetyków zero kalorii, jak ktoś mówi klasyczny energetyk. I to na wstępie to mogłoby być na niekorzyść dzika. Ale drugi powód, dlaczego tutaj jest? Bo ja wierzę kurwa w niego. Naprawdę wierzę, że. A szczerze, mam nadzieję, że jej będzie dobry, ale szczerze mam obawy takie, że będzie słaby. Dlatego, że tak jak sobie kiedyś gadałem, napoje zero są super, jeśli są tak moim zdaniem mądrze zrobione jak Monster. Który napój zero ma po prostu innym smakiem tak, i pijesz tak, to i nie masz, że o, tak. To jest bez cukru, ma dziwny posmak, tylko tak to ma mieć smak. Tak. A to jest, ma być zwykły energetyk bez cukru. Jakby był smak zwykłego Monstera bez cukru, mogło też być to średnie. Też średnie, dokładnie. Także to działa, ten argument działa faktycznie na niekorzyść dzika, fajnie, ale z drugiej strony wspominali, że on ma posmak trochę cytrynkowy. O. Z nutką cytryny. Zobaczmy, słuchajcie, no. Nie pierdolmy, zobaczmy. Mam rozumieć, że ten, że nikt nie pił jeszcze tutaj z grona. Nie, tak, co? Nie. Tak, na pijmy się przepić. Pomuchałem i... I co? Ej, ciekawy, inny. Pachnie, inny. Nie no, pachnie energetykiem właśnie, w sensie... No, energolem, no. No. Ale nie pachnie energolem zero. No właśnie to miąższ, nie? Zwykłym, no. Może więcej troszkę. Dopierdolmy, żeby to było wiarygodne, no jedmy jeszcze ja trochę. Ja tak po zapachu, nie wiem, właśnie albo czuć jakieś cytrusy, albo trochę jakiś ziół, nie wiem, kurwa, tak... Ziół? Jagerka się dojebać do tego? No. Jager bombka z dzikiem. Na zdziówko pijemy. No nie jest typowy smak energetyka, ale nie jest zły. Nie jest zły, nie powiem, ale... No nie jest to klasyczny energetyk, moim zdaniem. Totalnie jest... Nie. Czyli czuję ten posmak, o co chodziło. Ale ma dziwny jakiś lekarski taki... Syrop, nie? Jakiś syrop. Tak. No, jakiś taki ma takie coś... Kurwa, ja jeszcze dopierdolę, bo... Daj no. No, daj. Kurw! No, zajebiście. Kurwa, bo rzeczywiście jest specyficzny. Ja jeszcze zanim się wypowiem muszę trochę. Zanim się wypowiem muszę trochę więcej. Kurwa, ma coś. Dziwny smak. Jest, ma dziwny, to ten posmak taki właśnie syropu. Ma jakiś dziwny aromat, powiem wam, tak mi się wydaje. Ale nie jest niedobry, nie? Nie jest akurat niedobry. Nie. Zajebisty. Tak? Może zajebisty? Szczerze.
Zaraz powiem więcej. No. Powiem wam tak, jest to smak, do którego mógłbym się przyzwyczaić to pić chyba. Tak mi się wydaje. Ja też, zdecydowanie. Pokaż jedną puszkę. Kurwa panowie, ja bym powiedział tak. No, tam, no. Ale no nie powiesz, że smakuje jak energetyk. Nie. No smakuje zupełnie inaczej. Nie mówisz że to jego minus. Nie jak klasyczne. Ale no jak było mówione, że ma smakować jak energetyk, to jest nie to akurat totalnie. Nie. Jeśli gadamy o samym tym, to totalnie. Wiesz, to też trzeba na obronę ich, że może mówiąc energetyk klasyczny, nie powiedzieli specyficznie, że z kaloriami czy bez. Ja to tak, wiesz, odebrałem, bo dla mnie bardziej klasyczne to właśnie są te, jak myślę, energetyk klasyczny. Ale mogliby się obronić na ten teraz, na to, co teraz mówimy, że nie mówili specyficznie. Ale dobra, chuj w to. Wybrałbym go, szczerze, jakby był dostępny za każdym razem, jakbym miał brać Energola 0 kalorii. Powiem tak, 0 kalorii Red Bull, 0 kalorii... Jest 0 kalorii Target? Jest chyba. 0 ten. Zawsze, kurwa, wybrałbym tego. No. A tu? Przed tymi? Tak. Przed tym też ogólnie. No. Też. A, przed ogólnie. Biały... Ale nie. Ogólnie przed tym, ale się zastanawiam, czy wybrałbym go przed monsterem smakowym 0 kalorii. Ja bym wziął biały. Ja myślę, że. Ale myślę, że to nie jest. Nie można tego właśnie porównać, wiesz? No bo. Ale ja porównuję to w stylu. Tak. 0 ten, nie? No chcę ale. Kupić sobie energetyk, ma zero cukru. Tak, ale znowu ja na przykład do monsterów smakowych 0. Porównywałbym jakby jak zrobią smakowego, bo mają teraz wypuścić na dniach no, smakowego. Tak. Jego bym bardziej porównał, no bo to jest na razie nie porównywałbym go jeszcze do smakowych monsterów 0. Da się dobrze zrobić, to jest moje zaskoczenie, da się dobrze zrobić energetyka niesmakowego 0. Tak, da no, się. Tak. Da się zrobić dobrze. Mhm. Naprawdę jak piję, wiecie, energetyka z tych wiodących marek 0 kalorii, to mam takie. Także wypiję, bo wypiję dla kofeiny, a tego bym z przyjemnością pił, jakbym miał go ogólnodostępnego. Kurwa, trzeba go ocenić. Nie ważne. Panowie, z dzikiem ciężka sprawa. Jeśli chodzi o klasyczne smaki jest... energetyków zerówki, na pewno jest najlepszy, bo wszystkie inne są takie, że nie da się ich pić moim zdaniem. Więc na pewno jest najlepszy, bo jest naprawdę smaczny. Biały rzeczywiście co innego to jest, ale z zerówek jest najlepszy. Jak powiedziałem przed testowaniem, że wierzę w niego i nie zawiodłem się. Szczerze mi bardzo smakuje. Teraz jak go spróbowałem, panowie, dziczka, to zdaję sobie sprawę, że nie jest to dobre miejsce do testowania go. Że trzeba by faktycznie wziąć go z energetykami tych marek zerowymi, tak. No. To byłoby bardziej wiarygodne, ale z drugiej strony wiem, że wtedy jemu bym dał kurwa 13, a tamtym był dam 4. Jestem pewien tego, że tak by wtedy było. I w sumie cieszę się, że go tutaj i tak wsadziłem, bo jeżeli mamy Energola 0 kurwa, który ma więcej kofeiny, większe kopać daje kurwa niż te wszystkie tutaj no. I smakuje nie jakoś w chuj gorzej od nich, to jest naprawdę w porządku ogólnie. Daję mu 9. O kurwa, i to sobie nie dalej, nie? No muszę mu dać 9 z mojej strony z podkreśleniem tego, że moją winą jest to, że w ogóle tutaj wylądował, a może nie powinien, ale jak już tutaj jest, to moje odczucia są takie, że daję mu 9. Wybrałbym go przed każdym z tych. Nie jestem pewien, czy wybrałbym go przed monsterami 0 smakowymi. To musiałbym już mieć zestawione je ze sobą. Z tych tutaj wybrałbym jego zawsze 6. Po prostu 6. Spoko, bardzo dobry, bardzo mi smakuje. Kurde, no i właśnie ja mam ten problem 6-7, bo on mi naprawdę smakuje. No. Ale taki, w sensie dziwny ten posmak taki ma. Kuba, ile mu dajesz? No ja bym dał 9. 10 mu nie dam, dyszki mu nie dam. Nie, dyszki nie, no. Jest 6, u mnie 6, chyba 6. Na równi z Red Bullem, jak go ten, tylko że, no kurde, ciężko też to jest tak bezpośrednio porównać, jak już na przykład u mnie topka, dzik, a Red Bull. No bo to jest troszkę też coś innego, nie? Tak, tak. No ale 9 mi się wydaje, że takie jest adekwatne tutaj. Patrz markę tego, rozpoznawalność i ile on jest lat na rynku. Patrz markę tego, ile to jest lat na rynku, nie? Jak kurwa, ile czasu miał Red Bull, żeby dopracować smak, a ile czasu miał dzik. No, nie no, wiecie co, szczerze mówiąc, smaki najczęściej są zmieniane receptury tam 2-3 razy przy jakimś tutaj, jak na przykład Coca-Cola miała, była zmieniona. Minimalnie jakoś tak, była 3 razy zmieniana. No ale też wiesz, no Red Bull jest, bądź co bądź, nawet jeżeli tak, to jest w chuj lat, nie? Na rynku. Ale to właśnie, szczerze mówiąc, akurat na to nie patrzę, bo
Kurde, czy to dużo zmienia, aż tak, ile jest na rynku? No, no, nie, nie można być też kurwa dla chłopaków z WK nie, mega... Nie, nie, ja mówię na twoją właśnie korzyść. Że nie trochę, można zobaczyć. Nie można zacznie. Też taką mają już markę fajną zbudowaną i tak dobrze większe rzeczy robią, że nie spodziewałbym się po nich niczego mniej. Także nawet jakby zrobili trochę gorszego, to bym nie usprawiedliwiał tym, że kilka miesięcy dopiero ma. Pod tym kątem. Ustawmy teraz każdy poszczególnie, dobra, jak dobra. To od jednego do góry, nie? No ty zacznij. Dobra, kurwa, robimy to tak. Z mojej strony, objawienie dzisiejszego odcinka dla mnie, Bern nie będzie na samym końcu dla mnie. Lipar dzisiaj mnie zaskoczył w złą stronę. Tak zrobię. Trochę co innego, ale i tak go tu zostawiamy. Zrobiłbym tak. O kurwa. Nie. Zrobiłbym tak. No i te są na równi u mnie. Te dwa. Ja po prostu sobie zmienię, nie? Bo będę miał mi wszystko podobnie. Tak, nie patrząc na liczby, tak by u mnie to wyglądało. No, ja mu ustawię tak. Tak. To jest ciekawe. No, ja jestem fanem też Monstera. No. Bym miał teraz naprawdę wybierać... Energola i w sklepie nie byłoby tych marek takich popularniejszych. Miałbym, kurwa, nie wiem, te cztery, wybrałbym Berna na kalorie patrząc po prostu. Ciekawe, i to jest ciekawe, nie? Pierdol, jak to sobie ustawiałeś teraz tak smakowo... Bern faktycznie objawienie, kurwa, ma bardzo mało cukru. Tego nie ten. Ale to bym dał na równi im. O, no i powiem wam... Ciężko mi jest to ocenić, ale... No, ale kurwa, dać. Tak. Tak bym dał, no. Tak bym to dał zdecydowanie. Przed Red Bullem, tak? Tak, przez to, że dzik jest jeszcze zero kalorii, jest tak. Dobry, no. Rozumiem, no. Fajny jest. Dzik jest fajny, naprawdę. To wszyscy już, tak? Ustawiliśmy, no. To już fajnie. No nie wiem czemu... Chłopaki, chłopaki! Ciekawszy właśnie ten test wypadł, no. Niż myślałem. 18 Tiger. Mhm. Monster. Mhm. No i Red Bull dzik. Razem, są, tak? Czyli tak to wygląda według naszych ocen, według tego jak statystyka pokazuje. Tam robiliśmy tak jak według naszego zdania. I szczerze jestem zadowolony z tego, jak to się w miarę pokrywa nam. Lee Power jak się pokrył we wszystkich ogólnie. Te też raczej na czele były, tylko Maćka trochę inaczej. Inaczej, nie? Właśnie Bern to jest zaskoczenie, statystyka. Bo Berna to jest to, że na początku go ocenialiśmy pierwszego. No, podejrzewam, że teraz będę miał większość. Niżej dużo. Tak, ale to dlatego statystyka jest, no. Wiecie, kurwa, narzędziem zajebistym. Statystyka jest kurwa. Także okej, dzięki ślicznie za oglądanie, dziękuję wam panowie za udział w tym odcinku, wiecie, muszę tutaj wam podziękować, że potem mówili, że dobry człowiek jestem, że... Tak, dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnych testach. Planuję zrobić jeszcze w tym roku test energetyków klasycznych z UK. Taka mała zapowiedź. I kondomów, ale to jak... I test kondomów, tak. See you later, operator, kurwa, nie? Nara. Siema, nara. Musimy tak blisko w miarę, bo będzie zbite. No. To jest zastanawiająco. Kurwa, jak będzie z tym tak? No.